Witajcie, dzisiaj zapraszam Was na prezentację głośników Sven HT210. Jest to zestaw 5.1, czyli można powiedzieć, że zestaw, który dedykowany jest amatorom kina domowego. I taki zestaw można w tej chwili kupić w okolicach 500 zł. Dokładne ceny macie w linku w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was na prezentację. Zaczynamy. Przed nami zestaw głośników Sven HT210, który jak widzicie składa się z 5 satelit i z subwoofera. Cały zestaw jest dość solidnie wykonany, dość masywny. Fronty są wykończone błyszczącym tworzywem. Jeśli oglądacie moje filmy od dłuższego czasu, to wiecie, że ja po prostu takiego tworzywa nie lubię. Mamy obudowy wykonane z MDF-u, mamy przewody mocowane na zaciski oraz możliwość montażu ściennego. W zestawie otrzymujemy wszystkie niezbędne kable, w tym także optyka. Mamy tutaj kable AUX, 3 sztuki. Są baterie, są takie plastikowe mocowania właśnie do satelitek, jakbyśmy chcieli na ścianę sobie to zamontować. Jest pilot, o którym za chwilkę kilka słów więcej. I mamy też zestaw śrubeczek, żeby to sobie do tych głośników poprzykręcać, takich drobnych. No jest oczywiście instrukcja, której w tej chwili nie mogę zlokalizować, bo gdzieś mi się zapodziała, ale jest i dość fajnie wszystko opisuje. Zacznijmy od pilota. Zobaczcie, pilot jest dość rozbudowany. Mamy sporo przycisków, funkcji, możliwość podbijania osobno basów, tonów wysokich. Mamy też tutaj regulację poszczególnych głośników. Pilot działa w odległości do 7 metrów, ok, ale trzeba go kierować niestety na subwoofer i to pod kątem do 30 stopni, więc nie będzie działał, jeśli będziemy sobie robić coś takiego. Niektóre piloty tak działają, tutaj mamy taki podstawowy zakres działania, że trzeba po prostu w urządzenie wycelować i nacisnąć. Jeśli już to zrobimy, no to działa wszystko ok. Mamy tutaj bardzo wiele trybów, jest także Bluetooth, mamy czytnik kart SD pełnowymiarowych, mamy czytnik USB, co działa bez problemu, za chwilkę Wam pokażę. Natomiast co do Bluetooth, działa też bezproblemowo, ale dźwięk, jaki uzyskamy poprzez Bluetooth, jeśli chodzi o jego głośność, no to jest moim zdaniem 1/3 tego, co wyciśniemy z zestawu, jeśli podłączymy chociażby kartę, czy podłączymy go przewodowo do komputera, czy do jakiegoś innego urządzenia, na przykład do konsoli. Po prostu dźwięk przez Bluetooth moim zdaniem jest dość cichy, nawet jak na maksymalnym poziomie głośności. Jest optyk, koaksjal i poszczególne AUXy, czyli DVD, AUX, PC. Mamy radio, jest antena radiowa i pomimo, że jestem w piwnicy, to radio odbiera nawet powiedzmy, że całkiem dobrze. Zobaczcie, ta gra radio w piwnicy, 93 FM, praktycznie w ogóle nie słychać szumu. I do tego antena gdzieś tam sobie leży na biurku, nawet nie jest wyprowadzona bliżej okna. W pomieszczeniach nie będących piwnicą, gdzie radia na ogół w ogóle nie grają, a to gra, to radio odbiera pięknie, czyściutko, naprawdę jest super pod tym względem. Radio jest mocnym elementem tego zestawu. Mamy do wszystkiego osobne kontrolki, wyświetlacz pokazuje, na przykład tutaj reguluje w tej chwili center, możemy też regulować satelitki boczne, bas oraz treble. No, subwoofer jest spory, więc ten bas jest tutaj całkiem niezły. No i od razu muzyczka leci. Pauza, działa. Przeskakiwanie utworów działa bez problemu. Głośność regulujemy albo z pilota, albo z pokrętła. Przy okazji mamy fajny equalizer, tutaj taki cyfrowy, no ale jest. No i możemy poza regulacją głośności także wciskać to pokrętło. Jest to przełącznik trybów. Mamy trzy podstawowe przyciski. W trybie standby możemy usłyszeć minimalny szum, natomiast te szumy są naprawdę takie bardzo, bardzo delikatne. Tu jest miejsce na antenę, odłączam ją, żebyście lepiej widzieli, co jest tutaj z tyłu. Optyk, koaksjal, antena, trzy zestawy, cinch na audio input DVD. Następnie mamy wejścia AUX i PC. Możemy sobie trzy urządzenia analogowo podłączyć. Dwa urządzenia można przez optyka i koaksa, do tego jeszcze radio i Bluetooth, więc funkcji mamy masę. Tutaj na dole wszystkie przewody mocowane zaciskowo i włącznik, wyłącznik główny zasilania.
Jeśli chodzi o jakość wykonania subwoofera, no to jest naprawdę ok. Ładnie tutaj wszystko spasowane, okleina wygląda dobrze. Front, pomimo że z błyszczącego plastiku, też robi dobre wrażenie. No i satelity. Są niewielkie. Wykonane z MDF-u. Jedną już widzieliście wcześniej. I głośnik typu center. Od spodu wszystkie głośniki mają takie gumowane stopery. Co do długości okablowania, to przewody do satelit przednich i do głośnika center mają po około 1,5 metra. Tak mierzyłem po prostu miarą, bo nie znalazłem tego w instrukcji. A kable do tylnych satelit mają jakieś 3 metry. Więc po niewielkim salonie czy po pokoju gracza możemy sobie to ładnie porozstawiać. W razie czego można oczywiście kupić dłuższe kable czy przedłużyć, gdybyście potrzebowali większy zasięg. Dobrze, czas na obiecany poglądowy test dźwięku. Oczywiście YouTube nie jest w stanie Wam przekazać dźwięku tak, jakbyście go słyszeli naprawdę. Do tego film zostanie skompresowany przez YouTube'a, więc jakość tego audio i tak trochę spadnie. Dlatego traktujcie to jako po prostu takie demo. Jeśli będziecie mieli możliwość posłuchać tego zestawu na przykład u kolegi czy w jakimś sklepie muzycznym, gdzie jest odpowiednie pomieszczenie, no to polecam sobie w ten sposób sprawdzić. Tu macie tylko test poglądowy. Głośniki tylnie rozstawione są około 2 metry od biurka. Odpowiednio skierowane, tak żeby było zachowane to wrażenie 5.1 i za chwilkę będziemy nagrywać. Subwoofera nie stawiałem na podłodze, ponieważ tutaj zdania są podzielone co do tego, czy subwoofer musi stać na ziemi, czy może stać na czymś. U mnie subwoofer przy telewizorze stoi na przykład na szafce, gdzie stoi telewizor i jest naprawdę ok. Głośnik center jest na półce powyżej, tak więc rozpoczynamy poglądowe testy. Nagrywać będziemy Tascamem DR05, który będzie tutaj około metr od tego zestawu. Że przy testach THX, stojąc ponad 2 metry od tego biurka, czułem na podłodze wibracje. No
No dobrze, czas na podsumowanie. Zaczniemy od tego, co mi się w tych głośnikach nie podoba. Jest taka rzecz. Wszystkie fronty wykończone są błyszczącym plastikiem na wysoki połysk, tak zwany piano black, tak to się fachowo nazywa, jeśli dobrze pamiętam. Nie jest to typ wykończenia, za którym przepadam i to jest najdelikatniej tutaj przeze mnie określone. Dużo bardziej wolałbym, żeby te obudowy były po prostu w zwykłej okleinie matowe albo matowy plastik. Natomiast dobrze, że tylko i wyłącznie fronty są wykonane z tworzywa sztucznego, a obudowy głośników są z MDF-u, co zapewnia tutaj całkiem przyjemny, zrównoważony, bogaty dźwięk z dość mocnym, przyjemnym basem dzięki subwooferowi 50-watowemu, a cały zestaw ma 125 watów, więc jak na niewielki czy średni salon w zupełności moim zdaniem moc wystarczająca. To jest oczywiście kwestia gustu, kwestia bardzo indywidualna, ile watów dla kogo, jaka głośność jest wystarczająca, więc tutaj po prostu wyrażam moją opinię. Poza tym błyszczącym tworzywem co do jakości wykonania nie mogę się przyczepić, subwoofer jest bardzo masywny, głośniki są dobrze wykonane, starannie. Do tego mamy pilot zdalnego sterowania, który sprawdza się ok. Mamy sporo trybów, wyświetlacz, pokrętło, slot na kartę pamięci USB, a z tyłu optyki koaks. Łączność Bluetooth jest też zaletą w dzisiejszych czasach, ponieważ głośniki jak mają, to na pewno będziemy z tego korzystać. Parując chociażby telefon, będziemy mieli możliwość odtwarzania muzyki z telefonu na 125-watowym zestawie. Tak więc moim zdaniem zestaw udany, poza tym błyszczącym tworzywem, w którym cały świat się odbija, no to wszystko tutaj w jak najlepszym porządku. Testy tego zestawu były naprawdę przyjemne, tak więc gdybyście szukali zestawu 5.1 do oglądania filmów, do słuchania muzyki, a nie chcecie płacić więcej niż 500 zł, ponieważ jak na tą moc zestawu, jak na taką jakość produktu, cena 500 zł nie jest jakaś zaporowa, moim zdaniem jest bardzo przystępna, no to macie tutaj ciekawy produkt. Na dzisiaj to wszystko, jeśli ten film wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę jak chcecie, a nie musicie, ale będę wdzięczny za kliknięcie przycisku subskrybuj. Widzimy się w kolejnych filmach już niedługo, pozdrawiam was, cześć!